panowie zajmują się modą, jak wszyscy wiemy. Czy to jest tak, że wy oceniacie ludzi na pierwszy rzut oka, tak jak dentyści patrzycie w zęby, tak wy patrzycie na strój? Nie, absolutnie nie. A gdzie to? No, ja uważam, że w ogóle nie da się tego pominąć po prostu. Nie ja da mam się, taki, prawda? Mam taki odruch. Skaner, że jak widzę ludzi na ulicy, to automatycznie po prostu od dołu do góry przejeżdżam i nawet się kompletnie nie krępuję, bo to jest tak jakby takie zawodowe zboczenie. Ale wiem, że ludzie jak mnie widzą, to się spinają zazwyczaj bardzo mocno. No, oczywiście u znajomych to zupełnie inaczej się odbiera, bo jeżeli znam już człowieka, liczy się całość, tak, charakter, osobowość, nie tylko ubranie. Natomiast na ulicy oczywiście, że tak. Jak nas widzą, tak nas piszą, no. I my ich tak piszemy, jak ich widzimy. Się okazuje. No, nie, no, oni by się chcieli pisać tak, jak ty im piszesz. Ale nie wszyscy mogą. No, to jest takie nieraz krępujące. Ktoś się wystroi jak stróż Boże Ciało i mnie pyta, a fajnie? I wtedy nie wiem, co powiedzieć. Tak, bo nie ma nic gorszego, jak ktoś to naprawdę włożył w to niby dużo wysiłku, ale takiego strasznego. I wygląda jeszcze gorzej, tak jak no, wystarczy spojrzeć na ludzi, wystarczy spojrzeć, jak ludzie wyglądają podczas komunii albo podczas ślubów. To jest zawsze każdy normalny człowiek zazwyczaj wyciąga jakiś stary garnitur z szafy, trumienkę, zakłada albo go na siebie. Albo na Sylwestra. Tak, albo na Sylwestra też. I to jest po prostu tak okropne, że no, zęby bolą tak naprawdę. Co panowie mają dzisiaj na sobie? Zaczynamy od Marcina Tyszki. Co na sobie? No spodnie, buty, słuchajcie, sweterek. No wygląda tak, sweterek lekko sprany, znoszony, bluzeczka też tak jakby po kilku praniach, no tak. Spodnie, no takie powiedzmy, dobra, spodnie jeszcze okej, okay. Buty dziurawe. Bez sznurówek, no żenada. No bo ja wiem, no właśnie, no tak. Grunge, total grunge. Tak, a spodnie kosztują 2000 euro, prawda? Właśnie za to, żeby były takie dziurawe, no i to no na właśnie, tym polega. A ta bluzeczka taka lekko wyświetlana, to co ona taka? A nie, a bluzeczka to jest akurat pamiątka z akcji Fashion Night Out, to jest taka akcja, którą organizuje Vogue na całym świecie. To jest konkretnie jakby pamiątka z wieczoru z Vogue'iem francuskim. To jest bardziej miłe wspomnienie. Ale nikt nie mówi, że to świetnie wygląda, właśnie to wygląda na tanie. No bo to taki ma być, no. A co, twój t-shirtik jakiś tutaj lepiej? To oczywiście mój jest przefarbowany przeze mnie 10 razy, zmieniany kolor do tego. Ja dzisiaj się generalnie na zielono jakoś ubrałem, oprócz kurtki. Nie wiem, że majtki też ma zielone? Ale patrzcie, jak ja was wyczułam, ja też. A no tak. Kurczę, a no tak, no, tak, tak pomiędzy. Tak, militarnie. Trochę, tak, militarnie, ale na zielono się ubrałeś, bo co? A nie wiem. Nie wiem, bo miałem okulary zielone i tak pomyślałem, że... Że do tych okularów. Że do tych okularów. Dzisiaj jakiś absolutnie byłem leniwy, mam bardzo dużo pracy i nie miałem czasu na jakiś specjalny styling. Boże, żeby stanąć przed sobą i powiedzieć, co ja mam się dzisiaj ubrać? No wiesz, to jest o wielki obowiązek, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę.